Witam Was, moje raczki, na kanale Kasze Tarot. To będzie Wasze czytanie na miesiąc maj 2023. Już robię szybko dla wszystkich. Jest święto majowe, mam trochę więcej wolnego czasu, mogę poczytać. Co jeszcze chciałam Was? Zmuszacie mnie do czytań? Chcecie raczka? Lajkujcie, subskrybujcie. To pomoże mojemu kanałowi. Będę bardziej widoczna na necie. Bardzo dziękuję Wam serdecznie. Przyciśnijcie tylko te małe przyciski, tam lajki i super. I mój kanał będzie rósł. Także o to Was tylko proszę. Jeżeli chcecie więcej czytań. Żeby mi kanał się rozrósł. Dobrze, raczki. Zobaczmy, co tam u Was będzie słychać. Maju, co karty chcą powiedzieć na maj? Długo Wam nie czytałam niczego. Mamy tutaj królową. Mamy tu królową. Uf. Mamy moc. Mamy diabła. Co Wy tam kombinujecie? Mamy cesarza. Mamy koło fortuny. Mamy justice. To są takie wielkie arkana, wy tutaj macie. Dużo, jakieś bardzo poważne zmiany będą się działy u was w życiu, raczki. Nowa miłość również. Coś. Teraz tak, słuchajcie mnie, raczki, bo macie duże arkana, mamy i sąd, i mamy koło fortuny, i mocy diabła, i mamy sprawiedliwość. Także w samym centrum waszego czytania mamy koło fortuny. Co to oznacza? Zmiany idą na lepsze. Lak jest po waszej stronie. Także zmiany zdecydowanie idą. Także w maju będzie tak, jakby się to koło, będzie się, to koło fortuny będzie się wam przesuwało w waszą stronę. Niektórzy z was, niektóre z was raczki mogą działać, mogą mieć dookoła siebie i teraz tak przeczytam znaki zodiaku, z kim możecie się zadawać. Także mamy ogniste znaki, zdecydowanie baran tutaj mi wychodzi, lew, dużo ognistych znaków, także lew, baran, strzelec. Mamy również tu wagę i koziorożca. Nie wiem, z kim wy będziecie się tutaj zadawać i tak ogólnie, także wierzcie, co do was pasuje. Zdecydowanie koło fortuny jest w centrum waszego czytania, tylko także idą duże zmiany. Także będą jakieś zmiany w waszym życiu i to duże, bo mamy również sąd. Niektórzy z was mogą mieć jakieś zmiany związane z pracą. Duże zmiany, jeżeli chodzi o pracę. Mam tu cesarza, to też ta karta może mówić o pracy. Mamy diabła. I diabeł to może być, ktoś może nawet zmieniać się, wy możecie mieć jakieś używki, wy możecie być uzależnieni od czegoś, ale to będzie się zmieniało w dobrym kierunku. Jeżeli nie używki, jeżeli ten diabeł może również oznaczać eksa albo kogoś spod znaku koziorożca. Jeżeli mówimy o eksie, to wy będziecie mieć... Wy za bardzo nie będziecie nim zainteresowani. Raczej wy będziecie pracować nad sobą, żeby się nie kontaktować, żeby nie mieć... Dołożę karty, zobaczymy. Ale wy macie w głowie zdecydowanie jakąś postać tutaj, osobę ważną w waszym życiu. Mamy tego cesarza. Także to jest jakaś osoba dla was ważna. I to jest jakaś osoba, która również może przyjść do was z przeszłości i odnowić miłość z wami. Albo wy odnowicie miłość, bo mamy tutaj asa. Także to jest nowa miłość. I mi się wydaje, że ta nowa miłość może się zacząć z osobą, z kimś z przeszłości, z kimś, mieliście z kimś do czynienia już. I to jest tak, wygląda tak, jakbyście mieli pracować nad z tym związkiem i nad tą nową miłością z tą osobą. Ale dobra, dołóżmy te karty, bo to tak ogólnie przeczytałam. Jeszcze pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, nie będzie rezonowało z wszystkimi rakami. Zobaczmy tą królową. Kto to jest ta królowa? Czemu tutaj jest królowa? Co ta królowa nam chce powiedzieć? To jest cesarzowa. Wiecie co, z jednej strony to wy możecie być tą królową, tą cesarzową. Wy możecie być takie ogniste, zdecydowane, podejmować decyzje i działać.
Królowa na królowę. Ja mam wrażenie, albo to jest jakaś osoba, którą znacie, nie wiem, kto to jest dla was. Może to być ważna osoba w waszym życiu, albo wy po prostu będziecie w tej energii królowej buław. To jest taka królowa uwodzicielka, to jest taka mądra królowa, taka ona działa i nie da sobie w kaszę dmuchać. To jest taka królowa. Więc to może być i osoba, ale może to wy będziecie w maju właśnie takimi królowymi. Dlaczego mamy tutaj moc? I znowu mamy znaki i wodne, i powietrzne, tu wszystkie znaki wyszły. Także jest ktoś, jacyś ludzie są, którzy wbili ci miecze w plecy. I moc może dlatego się tu pojawiła, bo ty trochę będziesz traktowała innych ludzi na dystans, zwłaszcza ludzi, na których się bardzo przejechałeś, Raczku. Także ty, moc jest tutaj, ty będziesz pracowała nad sobą i trzymała na dystans ludzi, którzy byli dla ciebie niedobrzy w ten sposób. Zdecydowanie, mi się wydaje, że ty będziesz ty tą królową i po prostu będziesz mówiła to, co myślisz ludziom. Jestem diabeł. Jesteś zmęczona tym diabłem. To jest zdecydowanie koziorożec. Jest tu jakiś koziorożec. Znak ziemski. On się tu pojawi zmęczony. I co on zrobi? Namiesza ci w głowie ten diabeł w maju. Mi się wydaje, albo to jest diabeł, albo to jest po prostu ktoś pod znaku koziorożca, który przychodzi do ciebie, do twojego życia, jeszcze raz się pojawi w swoim życiu i ci namiesza w głowie. To jest osoba, z którą masz jakąś historię już, bo możesz być zmęczona tą osobą. Ale to jest ktoś, z kim już masz historię i ta osoba ci namiesza w głowie. Jeżeli chodzi o pracę i tego cesarza, jeżeli to jest praca i cesarz, to będziesz bardzo zajęta pracą, Raczku. I znowu mamy ognisty znak tutaj. To jest dużo ludzi w waszym czytaniu. Ja nie wiem, kto jest kto. Ale to jest następna osoba, ten cesarz. To może być baran, to może być ognisty znak, to może być ktoś starszy, to może być twój szef, to jest ktoś, kto chce założyć związek z tobą, podstawy takie związku. To jest ktoś o tobie myśli i ty o tej osobie też myślisz. I to jest znak może być ognisty, albo to jest taka energiczna osoba. Mimo tego, że tu jest ta druga osoba z przeszłości się pojawi, ci namiesza w głowie, to jest ktoś tu o kim ty myślisz. Dlaczego ciężar? Ja nie wiem, dlaczego ja mam tutaj 10 buław. Tak jak gdyby ten związek i ta osoba, tutaj ta osoba była dla ciebie jakimś ciężarem? Może jak ta osoba się tu pojawi, to może nie będziesz wiedziała, czy w ogóle chcesz być z tą osobą, czy to jest to, co szukasz. Dobra, koło fortuny. Co to za zmiany? Takie zmiany, które z przeszłości ci się pojawi w życiu. Idzie przeszłość. To jest osoba, z którą były kłótnie. To jest osoba, z którą był konflikt. Ta osoba jeszcze raz się pojawi w twoim życiu. Zdecydowanie to jest ktoś, kto tu idzie z przeszłości do ciebie, ci namiesza. To są te zmiany w maju. Ty nie byłaś zadowolona. Ty byłeś, Raczku, w jakimś związku z kimś, kto ci nie dawał tego, co go chciałaś. I ty zostałaś sam, Raczku, i jesteś niezależna, nie potrzebujesz niczego, jakiejkolwiek pomocy od nikogo. Po prostu zaczęłaś żyć własnym życiem, doszłaś do siebie. Mamy tutaj 9 pentakli. Szczęśliwa, samotna, nikogo nie potrzebuje, zdecydowana, może nawet ta królowa buław, nie potrzebuje nikogo. I ja już nie będę się martwiła, czy ktoś mi daje, czy nie daje, bo ja sobie sama dam radę. Albo pieniądze, albo pracę. Ja nie potrzebuję nikogo. Ja mam tu taką energię, że bardzo dużo osób jest z tobą zainteresowany, Raczku. Tu ktoś z przeszłości też się pojawia, z kim był konflikt. Tu jest nowa osoba, tu jest jakaś ognisty znak. Mogę się mylić, piszcie mi, czy się zgadza w komentarzach. Ale ty, Raczku, ty jesteś zadowolona, samotna, samowystarczalna. I ty chcesz znaleźć taki związek, w którym ty będziesz się dobrze czuła, w którym będzie porównić dawanie i branie i sprawiedliwy związek, którego nie miałaś. Albo nie miałeś. Dobra, zobaczmy ten sąd. Co tu idzie? Ktoś tu wyjdzie z jakimś pomysłem.
Ktoś, co było zamknięte, mag. Także ten sąd mówi o tym, że ktoś z przyszłości może się pojawić. I mi się wydaje, że to jest osoba, ktoś się pojawi z przeszłości, z kim rozdział już był zamknięty. I na nowo się ta osoba będzie starała skontaktować z tobą, porozmawiać. Będzie bardzo otwarta do ciebie, tak będzie chciała cię oczarować ta osoba. Ty zajmiesz się pracą albo nad tym związkiem, albo nad tą osobą. W sensie, ja tu widzę kłamczucha, ja tu widzę złodzieja, kłamczucha, oszusta, krętacza. I ty, tak jak gdybyś rozpracowywała tę osobę. Po prostu ty w tym miesiącu na pewno sobie nie dasz w kaszę dmuchać. Jesteś niezależna i królowa buław, i dziewięć pentakli. Dajesz sobie radę, Raczku. Nie ma problemu, ale to jest w przyszłości. I ty, tak jak to jest te osiem typy pentakli, to jest tak, jak gdybyś kogoś rozpracowywała. Wszystkie kłamstwa, co były powiedziane. Kłótnie, kłamstwa. Dobra, as pucharów. Kto idzie tutaj, kto ci chce dać tego asa pucharów? Ten as pucharów, to ja nie wiem, czy ty weźmiesz tego asa pucharów. Tu mamy sprawiedliwość, no może waga, może ktoś pod wagi. Ale ty nie będziesz taka chętna, żeby wziąć tego asa pucharów, bo to jest diabeł. Ty nie wiesz różnych rzeczy i ty chcesz się dowiedzieć i ty nie wiesz, co to są za rzeczy, dlatego ty wątpię, czy ty będziesz chciała wziąć tego asa pucharów. To jest ktoś, kto cię kocha, to jest ktoś, kto chce być szczery, być z tobą, ale tu jest za dużo niewiadomych, także ja zostawię ten miesiąc tak, że ty będziesz się zastanawiała nad tym, ta osoba z przeszłości tutaj ci namiesza na głowie, emocjonalnie tobie też namiesza, nie będziesz wiedziała w sumie, co masz wybrać, ale ty się tam przyjmować za to zbytnio nie będziesz. Także będzie ktoś przyjdzie z tym asem pucharów do ciebie, tu ja widzę dwie osoby, na 100% dwie osoby, może być więcej, ale widzę dwie osoby zainteresowane tobą. I powiem ci tak, nie widzę tu dużej miłości, oni są zainteresowani. Ty po prostu rób siebie, bądź sobą, rób siebie, rób to, co lubisz robić. Niech tam walczą za tobą, niech tam się kontaktują, niech ci przynoszą te puchary. Oby więcej, oby dobre wino tam w tym było. Ale czy ty weźmiesz tego puchara? To ja nie wiem, to zobaczymy w następnym miesiącu, w czerwcu. Na razie ty po prostu się zastanawiasz, to są jakieś osoby z przeszłości, będą ci się pojawiać, może ten król to jest nowa osoba, ale ty tak do końca nie wiesz. No jest, ale czy ty w ogóle chcesz, dla ciebie to trochę balast. Ktoś tu się pojawi, będzie chciał się kontaktować, ale ty będziesz trzymała, Raczku, tą osobę na dystans, bo ty chcesz poznać wszystkie kłamstwa, ty chcesz, żeby cała prawda wyszła na jaw, bo ty jest za dużo w niewiadomych, ty nie wiesz, co masz myśleć, to są kłamstwa, oszustwa. I ty chcesz poznać prawdę. Jak tego nie będzie, to ty żadnego puchara od nikogo nie będziesz brać. Zostawiam na tyle, Raczku, to jest twoje czytanie. Także super. Tak dalej, za dużo nie zmieniaj w życiu. Wszystko idzie ok. Niech tam adoratorzy szaleją. Ty jesteś ok. Ty jesteś ok. I ty chcesz związek, będziesz szukać takiego związku, gdzie jest porówni. Kochający się związek, gdzie jest porówni dawanie branie. Gdzie jest sprawiedliwość i gdzie ludzie się kochają. A jak tego nie będzie, to ty powiesz dziękuję. Nie. Także to na tyle, Raczki. Lajkujcie, subskrybujcie się na mój kanał. Proszę, proszę, bo ja tutaj tworzę ten kanał, nic was nie kosztuje. Proszę, lajkujcie, Raczki. Nawet jak nie lubicie mojego, jak wam się nie podoba, to wideo lajkujcie. Trzymajcie się, kochani. I do zobaczenia, będę postawała więcej trochę. Chyba się skupię tylko na polskich czytaniach, bo mam więcej odpowiedzi od polskiej widowni i więcej działacie niż od angielskiej widowni. Angielskiej, także może mi się wydaje, że oni może nie lubią, że ja po prostu postuję również po polsku i może to ich odrzuca trochę. Nie wiem. Nie wiem, nieważne, lajkujcie, pokażcie anglojęzycznym, że lubicie mój kanał. Trzymajcie się, kochani, dziękuję serdecznie, że oglądaliście i do zobaczenia. Pa, pa.